Witam was widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestuję nowo otwarty kebab Grab Fresh Kebab na ulicy Godebskiego przy liceum imienia Staszica. To jest taka budka przy przystanku. Był tutaj wcześniej Kebab House chyba? Tak, Kebab House. Otwierali się, szczerze mówiąc, jak chcieli. Dlatego się nie dało przetestować. Dlatego niestety nie było okazji tego kebaba dla was przetestować. Zamówiłem rollo kebab standard w cenie 12,60 zł, bo ogólnie ten kebab kosztuje 14 zł, ale że dzisiaj w dniu otwarcia, chyba bodajże na każdego kebaba jest 10% zniżki. No, kebabik, szczerze mówiąc. Nie wiem, o tak. To taki malutki. No, taki, no, z wyglądu, o tak, ten jakby nie patrzeć i nie wiedzieć, czy jest to z lokalu kebabowego, to wygląda jak, no, trochę lepiej niż ten kebab z Zachira z Żabki. Wziąłem mięso mieszane, sos mieszany, kurczak, no, w miarę dobrze wyglądał. To wołowo, baranie, jak pan powiedział, właściwie w sensie z pracowników, to jak dla mnie to kulka to wyglądało. No to zobaczymy teraz, jak ogólnie ten kebabik smakuje i pokażę wam potem przekroi. Jak widzicie, są frytki. To są frytki? O tu przecież, o ten. A bez kitu, no? To frytka. Byłem sam zdziwiony. Czuć? W sensie jest to... Czuć najbardziej to wołowo baranie, które jest to... No, kula mocy nie jest chamska, jest zjadliwa, no ale nie jest jakoś górnolotna. No, poprawna bym powiedział. A kurczaka wyczuwasz? No, kurczak... Jakoś tak nie widać go za bardzo. No tutaj z boczku tak był trochę kurczaku, ale jest przytłumiony. Jest dużo więcej tej kulki. Tego wołowo baraniego jest tak zwana kapusta. Tam było do wyboru, dali tutaj kapusty białej z marchewką. Jest, widziałem, że tam była kukurydza. Ogórka tutaj nie ma, niestety. Pomidora też nie, w sensie, może jest trochę dalej, ale tu jest więcej tej kapuchy. Myślałem, że tu będzie jakiś, że będzie tu jakiś. W sensie, że trochę będzie więcej tych warzywek, ale tutaj jest praktycznie sama kapustka. Sos mi smakuje jak, no jest, można nazwać to mieszanym, ale smakuje jak mi taki, tak. Jestem trochę pikantnym. Ja nie wiem, czy oni sami go robią, czy nie, ale raczej nie. Ten trochę ostrzejszy może to być z butli albo samorobiony, nie wiem dokładnie. Ale jest on wyczuwalny dość bardzo, dość intensywnie. Ta kapusta jest dość słodka jak dla mnie. Jestem trochę zaskoczony, że jest bardzo mało tego kurczaka w tym kebabie, pomimo tego, że wziąłem mięso mieszane. Jest to taki kebabik, no, jest on zjadliwy, jest taki zbliżający się. To jest coś jak bardzo podobne do Zachira, szczerze mówiąc. To jest taki trochę słabsza wersja Zachira. Taki kebabik, że jakby sera jeszcze do tego założyć, to po prostu idzie się zapchać. Czyli to jest słabsza wersja Zachira, ale lepsza Achira. No tak, tak. No, niestety to przyznam. Lepsza od Achira, ale słabsza wersja Zachira. No, zrymowało się. No to podsumowując, jest to poprawny kebabik. Zachir jak dla mnie to jest takie 5,5 na 10 był wcześniej. No takie 5, między 5,5 a 6. Temu dam 4,5. Jest to, w sensie, no wiadomo, że o notę niżej, w sensie o jedną ocenę niżej. No ale no, nie każdy kebab musi być kraftowy, jak to mówię. No, jak to ktoś tam słyszałem od jakiegoś TikTokera, że kula mocy też potrafi czasem być dobra. No, no i to jest taka poprawna. No to dziękuję wam
za obejrzenie tego odcinka z nowo otwartego z testu, nowo otwartego tego kebaba na ulicy Godebskiego. I cóż, piszcie propozycje kebabów, pizzerii, burgerowni, które chcecie, żebym przetestował sam lub z gośćmi. No i co, życzę Wam miłej niedzieli, cześć!